Cześć, jestem Bartek i witam Was w projekcie Nano. Niestety odcinek o aquascapingu w małym akwarium morskim został nam perfidnie przerwany przez brzydką pogodę. Dlatego dzisiaj, korzystając z tego, że nie pada i że jest ciepło, postanowiłem dokończyć ten odcinek. To, co zrobiliśmy w poprzednim odcinku, to była baza ze skały Aquarock. Jak widzicie, pokleiłem ją już za pomocą ceresitu, czyli takiego cementu szybko schnącego, w taką bazę jeden kawałek. Połączyłem to za pomocą rurek, które stanowią takie dodatkowo wzmocnienie, takie pręty wzmacniające, ponieważ ta powierzchnia jest niewielka w stosunku do tej powierzchni, mówię o powierzchni łączenia, dlatego te dodatkowe rurki jakby wzmacniają, mam taką nadzieję, że wzmacniają po prostu całą konstrukcję. Tak jak mówiłem, również zrobiłem dodatkowe stopki z takich kamienistych, z kawałków tej skały, po to, żeby unieść skałę, żeby nie siedziała na piasku, żeby nie blokowała cyrkulacji nad piaskiem. Na samą górę zbudowałem taką konstrukcję. Ona będzie tutaj zamocowana i to mniej więcej tak ma wyglądać. I zobaczcie, jak to wygląda z boku. A koncepcyjnie to jest to tak, że w całości to będzie wyglądało tak, że tutaj jest takiego płaskiego kawałka, który będzie leżał na dnie. Też małe stopki przymocuję. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tutaj oczywiście ponawiercam otwory na gotowe plagi z koralami, tak jak to porobiłem tutaj. Po prostu, żeby potem się nie bawić w przyklejanie, w odrywanie i tak dalej, te plagi będę wkładał w te otwory, które tutaj widzicie. Także zabieramy się do roboty. Problem, który tutaj mamy, to jest taki, że siła ciężkości tego kawałka jest zdecydowanie wysunięta poza krawędź tego wiązania. W związku z tym musimy upewnić się, że to łączenie tutaj, że to łączenie będzie stabilne. Dlatego ja sobie wymyśliłem, że podobnie jak z tymi rurkami, ja wiercę się tutaj z jednej strony i tutaj z drugiej strony i po prostu za pomocą takiej rurki zrobię takie dodatkowe wzmocnienie, które spowoduje, że zwłaszcza podczas klejenia to te dwa kawałki nam się nie będą ruszały. I ze względu na to, że to jest krawędź komina, postaram się kleić to w tej pozycji, żeby to wyglądało mniej więcej tak. Żeby mieć to dobrze dopasowane, ja sobie tutaj zaznaczę za pomocą flamastra ustawienie, żebym wiedział, jak wygląda ta krawędź łączenia. Czyli jeżeli ja bym to zrobił mniej więcej tu, na wszelki wypadek zaznaczę też tu. Dobra, i to ma być mniej więcej tak. O, i to będą dodatkowe wzmocnienia
tego połączenia. Teraz przygotuję nową zaprawę i połączę to. Pamiętajmy, że te powierzchnie muszą być mokre, żeby dobrze trzymały. W przeciwnym razie po prostu ten cement się do tego pyłu nie przylepi. Sporo wody zwykłej kranówki w to tutaj na to nakładam, ponieważ ta skała jest jak pumeks i ona bardzo silnie pije wodę. I nakładamy. To nam się musi wypełnić, te wszystkie połączenia, więc nakładamy tego dużo. Ja to potem przycisnę i powinno być ok. Resztkę tego włożę w te otwory tutaj. No i wkładamy. O. No i co? I to teraz trzeba zostawić na jakieś 15-20 minut. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to już zwiążę. Zaraz do Was wracam. Słuchajcie, skałka już jest tutaj sklejona. Ona nie jest jeszcze taka na tip-top sklejona całkowicie, więc ja nie chcę za bardzo nią tutaj ruszać, bo to potrzebuje rzeczywiście parę godzin, zwłaszcza kiedy to przeważenie, ten środek ciężkości jest mocno poza punktem przylepienia. Ale teraz chciałem pokazać Wam, co zrobić, żeby ukryć te ciemne miejsca po ceresicie, po cemencie. Tak jak powiedziałem wcześniej, one z czasem znikną, ponieważ te jasne miejsca, ta jasna skała po prostu się zciemni. Endolity, różne organizmy, które pokryją tą skałę, glony, pierwotniaki i tak dalej, spowodują, że ona będzie ciemniejsza. I wtedy to się tak nie będzie rzucało w oczy. Ale jeśli ktoś ma z tym problem, to na to sposób jest również. Będę do tego stosował superglue płynny. 50 ml kupiłem za kilka złotych. Musi być płynny, żeby nam się rozlał po tym miejscu ten klej. A następnie mam przygotowany zwykły piasek aragonitowy, który będę również używał w akwarium. I tym piaskiem zamaskuję te ciemne miejsca. Trzeba to robić względnie szybko, no bo oczywiście ten klej będzie zaraz zasychał. Oczywiście to też można było robić przy mokrym cemencie, ale ten mokry cement no niestety jest bardzo delikatny. Jeszcze dodatkowo kombinować przy nim to jest troszkę ryzyko, że nam się poruszy i nie będzie chciał się trzymać. Musimy to teraz zostawić na kilka minut, jak klej zwiąże dobrze, to resztę po prostu się zmiecie, zrzuci z tej skały. Cała konstrukcja jest już gotowa, piasek jest posypany, maskuje te ciemne miejsca, ale tak jak powiedziałem, to wszystko się w ciągu kilku pierwszych miesięcy wyrówna. Ostatni kawałek, ostatnią część, którą muszę zrobić, to nawiercić otwory na korale na tej dostawce. Także tu zrobię jeden, tu drugi, trzeci i czwarty. Thank you.
i konstrukcja jest gotowa. Zostawimy to teraz na jeszcze, powiedzmy, godzinę, dwie tutaj, a potem wstawię to do akwarium, zobaczymy, jak to wygląda w akwarium. I oto nasza przygoda z aquascapingiem w małym akwarium morskim dobiega końca. Tak wygląda gotowy projekt. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Spełnia moje oczekiwania. Tak jakie były założenia, jest niezbyt wysoki, do 2/3 wysokości komina. Jest miejsce z każdej strony na czyścik. Jeśli tutaj sobie wyobrazimy lampę, to ta lampa będzie ładnie oświetlała duże przestrzenie dla korali typu SPS. Będą też miejsca zacienione dla tych korali, które nie lubią zbyt jasnego światła. Jest też na dnie miejsce, skałka tutaj, którą będę mógł, która będzie mogła być użyta jako platforma dla korali miękkich albo dla jakichś płożących się LPS-ów. Jest też miejsce dla pływania, miejsce dla ryb, aczkolwiek w tym systemie nie będzie zbyt wielu ryb, a te, które będą, na pewno nie będą zbyt aktywnymi i dynamicznymi pływakami. Jeśli odcinek się Wam podobał, zostawcie kciuk w górę. Jeśli macie jakieś komentarze, pytania, serdecznie zapraszam do zostawienia ich pod filmem i zapraszam również do subskrypcji tego kanału, ponieważ kolejny odcinek już wkrótce, a będzie to odcinek o elektryce w małym akwarium morskim. Trzymajcie się ciepło, cześć!